Nowa inwestycja na Witominie rośnie w oczach. Na nowym boisku na Witominie jest już nawierzchnia, a przy obiekcie pojawi się plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci młodszych i starszych. Całość będzie okalał tor do jazdy na rolkach. Rada Dzielnicy Witomino przeznaczyła na ten cel około 1,3 miliona złotych, co stanowiło ponad 50% funduszu inwestycyjno-remontowego zeszłej kadencji. Był to dla Rady priorytetowy punkt całego budżetu. Warte blisko 4,5 miliona złotych prace potrwają do końca roku. Obecny etap obejmuje budowę boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą oraz stworzenie parku zabawy i rekreacji z podziałem na dzieci starsze i młodsze, m.in. z trampolinami oraz tyrolką, co stanowi realizację projektów budżetu obywatelskiego Mieszkanek Witomina z roku 2020 i 2021. Obejmuje on również ciąg pieszo-rolkowy, który połączy projektowane strefy placów zabaw oraz strefę sportową i rekreacyjną z istniejącym dojściem, a także dojazdem serwisowym do zbiornika retencyjnego, o co wnioskowano w zwycięskim projekcie złożonym w 2023 roku. W dalszych etapach planowane jest zbudowanie sceny, miejsca do rozpalenia ogniska oraz wybiegu dla psów. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 2024 mieszkańcy zdecydowali, by na terenie inwestycji wybudować boisko do siatkówki plażowej. Rada Dzielnicy planuje uroczyste otwarcie parku wiosną 2025.